Hejka wszystkim, z tej Arwella z Silent Water, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, trochę niecodziennym, bardziej informacyjnym. Będziemy sobie dzisiaj troszeczkę gadać o tym, co się dzieje na kanale i o zmianach, które potrzebuję po prostu wprowadzić. Także jeżeli mnie oglądacie, to zachęcam do tego, aby obejrzeć ten film do końca, żebyście się po prostu nie zdziwili, jeżeli chodzi o pewne serie, jak to teraz będzie i ogólnie całą tą stronę techniczną kanału. Przed wakacjami myślałam o tym dużo, żeby wprowadzić jakiś harmonogram filmów i tak dalej. I jak wiecie, harmonogram powrócił, powróciły harmonogramy. Jednak z nimi jest pewien problem. Dzisiejszy film nie będzie długi, bo już za chwilę Stolz bo wyłączy serwery ze względu na aktualizację, a ja chcę się jeszcze pospieszyć, żeby ten film nagrać rano, dlatego że czuję, że już nie mogę z tym filmem czekać i muszę go po prostu nagrać i już niedługo wam rzucić, jeszcze przed filmem z aktualizacji. Harmonogramy weszły na kanał dlatego, że ja chciałam, że jeżeli będę wrzucała więcej, to będziecie się cieszyć, bo są wakacje. A wszystkie te takie wasze motywujące komentarze mnie do tego napędzały, żebym ja nagrywała po prostu dużo, dużo, dużo. Chciałam, żebyście mieli prawie codziennie jakiś film ode mnie, bo wszystkie komentarze typu jak nic nie wrzucisz, to nie mam co oglądać, mnie motywowały i one są bardzo miłe i w nich nie ma nic złego i naprawdę dziękuję wam za to wszystko, za każde wsparcie, jakie mi dajecie. I pierwszy harmonogram, jaki wam wrzuciłam, był dość napięty i był to dla mnie trudny czas, bo było tyle filmów, potem weszły rangi czempiona i jeszcze to nagrywałam i okazało się, że tak naprawdę brakuje mi czasu na wszystko. Cały czas praktycznie siedziałam przed tym komputerem, nagrywałam dla was filmy, bo się okazało, że jednak zajmują trochę więcej czasu. Jeździłam CS-y po to, żeby jak najszybciej wbić te rangi czempiona, żeby powstał film, który już wleciał w poniedziałek dla was. Plus jeszcze realistyczne SSO, do którego sobie zaraz przejdziemy, bo chyba to mnie najbardziej tutaj po prostu sprawiło, że doszłam do wniosku, że jednak potrzebuję zmiany na kanale, że to, w jaką stronę to wszystko idzie w tym momencie, wcale nie jest dobre przede wszystkim dla mnie. Wy tego nie odczuwacie aż tak. Właściwie nie wiem, czy w ogóle to odczuwać w jakiś sposób. Natomiast no ja odczuwam to bardzo. Ta zwiększona ilość filmów w tym harmonogramie. Ja chciałam wrzucić, chciałam robić te harmonogramy przede wszystkim dla was, żebyście wy wiedzieli, jakie filmy wlecą na kanał i też dla siebie, żeby siebie zmotywować, żeby te filmy nagrywać i tak dalej. Przyszedł taki moment po prostu, że tego było aż tyle, że ja nie miałam siły po prostu już, żeby dla was nagrywać, ale był harmonogram, więc siadałam, zmuszałam się, żeby ten film nagrać, co kończyło się tym, że byłam przez to strasznie później zmęczona psychicznie i jeszcze martwił mnie fakt, że nagrałam odcinek, na którego już w ogóle nie miałam siły, żeby go nagrać, nie miałam żadnej chęci, a jeszcze miałam z tyłu głowy, że za chwilę czy tam następnego dnia muszę nagrać znowu kolejny. To wszystko, jakby ta radość nagrywania gdzieś po prostu tak zniknęła, znaczy ona cały czas jest, ja się cieszę, jak mogę nagrać dla was jakiś film i wam go wrzucić, ale w momencie, kiedy tego wszystkiego jest tak dużo, to ta radość gdzieś tak się zatraca troszeczkę i to chcę nagrać film, przeradza się w muszę nagrać film i myślę, że to nie jest wcale dobre. I jeszcze jest druga sprawa, odnośnie realistycznego SSO. Wielu z was ogląda realistyczne SSO na moim kanale, więc tutaj też powiem bardzo ważną rzecz. Miałam taki plan właśnie na tą serię realistycznego SSO, żeby zrobić szkółkę jeździecką, znaczy właściwie klub jeździecki. Nie taki w SSO tamten, tylko po prostu taki realistyczny klub jeździecki, w tym realistycznym SSO mam na myśli, żeby tam trenować jeźdźców, mieć pensjonat i tak dalej. I ja stworzyłam serwer. No i nie wiem po prostu, czy ludzie zrozumieli tak do końca przekaz tego serwera, bo ja się totalnie nie znam na tych wszystkich tam RRP i tak dalej. Nie znam się na tym, bo ja po prostu nagrywam realistyczne SSO według siebie. Nie mam, nie byłam w żadnej stajni RRP nigdy. Nie interesowałam się nawet tym tematem. I stworzyłam serwer i po prostu mam tam milion rzeczy do ogarniania. Jakieś ludzie zadają milion pytań, na które ja w większości nawet nie wiem, jak odpowiedzieć, bo oni się znają na tym RRP, a ja tak nie do końca. I potem
potem ja się też stresuję, szukam, bo nie wiem, co mam odpowiedzieć tak naprawdę. Plus jeszcze, jeżeli chodzi o nagrywki potem, to będzie trudne, żeby napisać ten cały scenariusz pod wszystkich ludzi. Jeżeli ktoś się jeszcze potem zgłosi, będzie trzeba coś dopisywać. Także postanowiłam i to zajmie mi bardzo dużo czasu. I ja bym się mogła tym zająć, jeżeli mój kanał byłby skoncentrowany tylko i wyłącznie na realistycznym SSO. I ja wam powiem teraz wprost. Popełniłam błąd. Popełniłam błąd, zakładając tą zdanie. Miałam plan, uważam, że jest super. Projekt jest świetny. Tylko nie dla mnie, kiedy mam na kanale jeszcze inne serie, z których ja nie chcę rezygnować. Tylko żeby, po to, żeby tylko nagrywać realistyczne SSO. Dlatego postanowiłam, że w następnych odcinkach realistycznego SSO nastąpi zmiana fabuły, zmiana trochę o 180 stopni, także wyczekujcie tych filmów, ja będę pisała scenariusze teraz do tego. Jeżeli chodzi o serwer, serwer zostanie, tylko zmieniona będzie jego nazwa i zmieniona będzie, znaczy zmienię parę rzeczy w tym serwerze i to już nie będzie bardziej jako szkoła jeździecka, tylko to jako będzie taki serwer mój nagrywkowy pod realistyczne SSO. Dlaczego? Dlatego, że ja trochę patrzę przyszłościowo i planowałam sobie jeszcze nagrać film z realistycznego SSO, następny jako to zgrupowanie jeździeckie, jeżeli wiecie, o co chodzi, ale stwierdziłam, że może jeszcze nagram film, jak zajmuję się tam końmi z pensjonatu i tak dalej. No ale pojawiły się tam problemy, w sensie chodzi mi o to, że nie do końca wiem, jak napisać ten scenariusz, nie do końca po prostu, potem bym się musiała indywidualnie umawiać z ludźmi, a ja po prostu nie mam na to czasu. Są wakacje i nie chcę moich całych wakacji spędzić przed komputerem, po prostu chciałabym też mieć czas dla siebie, a kanał traktować jako dodatek, a w tym momencie przerodziło się to w taki, nie wiem jak mam to ująć, ale po prostu jakoś tak wszystko to się potoczyło, że po prostu strasznie dużo czasu zaczęłam poświęcać na kanał i przez to przestałam mieć czas na inne rzeczy. Tak naprawdę zaczęło mi brakować czasu. I jeszcze kolejna właśnie sprawa, tak jak już mówiłam, patrzę przyszłościowo, jeżeli ja bym zaczęła robić nagle treningi, nagrywanie i tak dalej, naprawdę myślę, że mogłabym stracić motywację, a nie chcę robić jakiejś mega długiej przerwy na kanale przez to potem, więc no po prostu wolę uniknąć tego i jednak stajni tej mojej Silent Water Stables nie będzie. Bardziej będzie to przerodzone w serwer nagrywkowy do realistycznego SSO. Ale nie martwcie się, wszystkiego dowiecie się wkrótce. Ja po prostu chcę mieć czas na inne serie. Też mam z tyłu głowy, że chciałabym jednak, bardzo, bardzo chciałabym dokończyć, zrobić już tą trzecią część tej duszy, która będzie ostatnia, bo scenariusz jest napisany już od nie wiem jak dawna, a cały czas nie mogę się zabrać. Miałem kolejne wakacje, a ja cały czas nie mogę się zabrać za ten serial do końca. Chociaż no ta trzecia część już miała być filmem, więc ona raczej będzie tym filmem. Ale no, jakby rozumiecie mnie, mam nadzieję, że mnie rozumiecie, o co chodzi. Także podsumowując wszystko, co tutaj powiedziałam, mam nadzieję, że powiedziałam wszystko. Znikają harmonogramy, filmy będą po prostu wlatywały tak jak wcześniej, po prostu jeżeli coś nagram, to to wejdzie. Bez jakiegoś większego harmonogramu. Jedyne, co zostaje, to zostanie SS-owym YouTuberem w każdą niedzielę o 12:00. To zostaje na pewno, bo to już jest taka seria, która myślę, że stała i to sobie zostawimy i ten jeden dzień okej. Okay. Natomiast całe harmonogramy chcę jednak usunąć z kanału, bo widzę, że tak jakoś to całe ich rozplanowanie no nie idzie tak, jakbym tego chciała, więc nie chcę po prostu kolejnego tygodnia się męczyć. Po prostu, no już powiem tak dosadnie, nie chcę się męczyć. Cały harmonogram na ten tydzień cofam. Nie wiem, jakie filmy wlecą, zobaczę po prostu jak to wyjdzie. Na pewno chciałabym sobie zrobić teraz trochę przerwy od nagrywania, więc na pewno realistycznego SSO nie będzie w tym tygodniu, ewentualnie napiszę scenariusz, ale na pewno go nie będzie. Będę na pewno potrzebowała do następnego odcinka wielu, 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 wielu ludzi, więc pod filmem będzie link do serwera, jak do niego dołączycie, nie wiem, czy już będzie przerobiony na serwer nagrywkowy, czy jeszcze dalej będzie Silent Water Stables. Zobaczymy, kiedy uda mi się to zmienić. Jak na razie chcę trochę odpocząć od tego wszystkiego. Są wakacje, jest pięknie za oknem, a ja tutaj cały czas siedzę i nagrywam, bo miałam coś innego i nie zdążyłam. I tutaj głównie mi o to wszystko to chodzi, dlatego cofam harmonogramy, realistyczne SSO będzie zmienione, nie będzie tej szkoły jeździeckiej. Będę bardziej jednak indywidualna w tym wszystkim. Na pewno będę potrzebowała ludzi do nagrywek i to się nie zmieni.
więc będę wam dawała na bieżąco znać, ale tylko chciałam tutaj powiedzieć takie zmiany, które wejdą na kanał. Daj znać w komentarzach, jak wy myślicie i tak dalej. Znaczy nie wiem w sumie, bo tu już tutaj ja podjęłam decyzję, ale no możecie coś napisać w komentarzach, co chcecie. No ja już decyzję podjęłam, harmonogramy cofam. Po prostu to wszystko stało się już dla mnie męczące. Chciałam nagrywać dla was dużo filmów, żeby na tym kanale było fajnie, aktywnie, ale jednak no trochę przesadziłam i ja się przyznaję do tego, że popełniłam błąd, teraz to widzę, ale każdy z nas popełnia błędy i to jest jak najbardziej w porządku, zdarza się, tylko trzeba potem je umieć naprawić i ja właśnie to robię. Nie będę dalej w to brnęła, dlatego nagrywam dla was ten film, taki informacyjny, wyjaśniający. W ogóle się najpierw zastanawiałam, czy nie napisać tego tylko na Discordzie, do widzów, do was na serwerze, ale doszłam do wniosku, że jednak to jest sprawa kanału, więc nagram po prostu dla was taki film informacyjny. Nie wiem, ile ten film już trwa, ale mam nadzieję, że wszystko, co najważniejsze powiedziałam. Jak mi się coś jeszcze przypomni, to wam napiszę w opisie. A tak na razie to by było tyle. Tak sobie myślę, że to już by było tyle. Dlatego, no, harmonogramy cofam, zapowiedzi filmów oczywiście będą, jak będę pamiętać, na serwerze na Discordzie. Jak do niego dołączyć, to w opisie macie link do mojego Linktree, a tam link do mojego serwera, więc tam możecie sobie dołączyć. Jeszcze tam się niedługo pojawi link do serwera nagrywkowego do realistycznego SSO, a może wkrótce jeszcze link do serwera nagrywkowego z tej duszy, kto wie. Chyba, że nie będzie serwera, albo zrobię jeszcze osobną kategorię na moim serwerze Arabelkach. Zobaczymy. Nic wam nie obiecuję na razie, jeżeli chodzi o tą duszę. Chciałabym nagrać... Ostatnio właśnie się pojawił komentarz taki, czy nagram jeszcze tą duszę 3. Chciałabym, ale no nie wiem, kiedy to się uda. A jeżeli chodzi o realistyczne SSO, jeszcze raz, ja miałam super pomysł, uważam na to. Tylko po prostu to jest pomysł dla kanału, który nagrywa tylko i wyłącznie realistyczne SSO. Ja mam inne serie i nie chcę z nich rezygnować, a to by wymagało ode mnie naprawdę dużo czasu. Już sam jeden odcinek realistycznego SSO to jest dużo czasu, bo to jest seria, nad którą ja się naprawdę bardzo staram. Jakbym jeszcze sobie dołożyła właśnie z tą szkołą mistycką i tak dalej, to by naprawdę bym musiała z wielu innych serii zrezygnować. Także to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Napiszcie coś w komentarzach, nie wiem. Napiszcie, jak wam mijają wakacje. I to by było chyba tyle. Do usłyszenia. Cześć!